Cześć wszystkim, z tej strony Kul i witam was w kolejnym odcinku czego? Tego czego chcieliście, czyli Monster Hunter Portable 3. O, w zasadzie miałem nic nie nagrywać, ale jak już tak prosiliście, no to postanowiłem trochę pograć. Mówię, dosyć długo nie grałem, już będzie z dobre 2-3 tygodnie. W ogóle odkąd w zasadzie raz wziąłem tą konsolę do ręki. Tak sobie myślę, wiecie co, zrobimy sobie dzisiaj luźne granie zamiast przechodzić dalej te T-Grex i inne pierdoły. Może po prostu porobię questy, których jeszcze nie robiłem. No a tam trochę uzupełnię i myślę, że będzie tyle. Co do długości gameplaya planuję zrobić tak ze... dużo. Nie będę wam teraz mówić, to już sami zobaczycie ile wyjdzie na odcinku. Ale robię ten specjalny odcinek, no to jest taki króciutki specjal można, czy króciutki, boże, znowu złe słownictwo dobieram. No będzie to specjal, a raczej film, może nie nagroda, ciężko mi dobrać teraz słowo. Będzie to taki film jako rekompensata za to, że w tym tygodniu, bo mamy właśnie poniedziałek, w tym tygodniu nie będzie już żadnego innego filmu. Bo jestem w Gdańsku na studiach, znaczy tam mam praktyki i muszę po prostu to odbębnić ten tydzień, plus jeszcze potem weekend mam zjazd, więc no wyszło jak wyszło, no i nie będzie mi do końca tego tygodnia, dopiero w poniedziałek przyszły będę, więc wtedy dopiero przyjadę i się wezmę jeszcze, mam nadzieję, w poniedziałek za nagrywanie. Chciałbym dalej zrobić tą serię Roach Legacy. Mam nadzieję, że te 8 odcinków, które na razie wrzuciłem, wam się spodobało. No i mówię, będę nagrywać dalej. No i tak samo Monster Huntera będę też dalej nagrywać, tylko mówię, muszę troszeczkę jeszcze poćwiczyć, żeby wam dograć tego Black T-Grexa, Glacial Agnatora, God, Ration, Silver Rathalos, Devil Joe, no jeszcze tyle sporów nam zostało, plus jeszcze wszystkie te Elder Dragony, których pewnie i tak nigdy nie pokonam. No ale mówię, dzisiaj mamy taki specjalny odcinek, więc powiedzmy tak, nie będę robić samych high rankowych questów, bo to w zasadzie jest bez znaczenia, nawet jak mam set low rankowy i walczę z low rankowym potworem, to walka jest tak samo, jakbym ubrał high rankowy set i walczył z high rankowym potworem, więc myślę, że dzisiaj w ogóle przejrzę sobie, co tam mamy. Nic nie będę tutaj ciął ewentualnie, chociaż nie będę nic tutaj ciął, nie będzie mi się pewnie chciało. Te wszystkie loadingi na pierdoły zostaną. Zobaczmy, co ja tutaj mam. Aha, skończone mam tylko tutaj. Bullfango to nie. Monster Guts, nie. Dobra, tutaj na razie nic. O, tu możemy zabić Great Jagi, Great Wrogi. Tu możemy zrobić, to takie po kolei będziemy sobie robić misje z pokonywaniem tego wszystkiego. Wolvidona możemy zabić. No i powiedzmy, coś tu jeszcze będzie? Kolejny? Nie, Wolvidon, Great Wrogi też nie. Uragan. Już stąd coś się weźmie. O, jest Zinogre na koniec. Albo to sobie wezmę. Dobra, to co tam było? Great Jagi na początek, tak? To weźmy sobie... Zmienię kwipunek. Idziemy jakimiś fajnymi setami. Czym tu jeszcze w ogóle nie grałem? Albo czym dawno nie grałem? Moss Carol, co to było? Oj. Gdzie to było? A, to jest set tego. Ginox, Ration, Bariot, King Blaster, tak myślę. No, nie, na Jagiego nie. Head Towel, a, to się ubiorę. Mam jeszcze Rekina, Lanca. Pewno tymi dualami nie walczyłem. Sworn Rapiers, Hidden Gemini, Inferno Dumplings. Może Switchax? O, to się nada. Takie w sam raz. Green Katse. Fajna broń, szczerze. Z elementem paraliżu. No mówię, chciałem wam zrekompensować, więc macie dzisiaj jeden bardzo długi, powiedziałbym nawet cholernie długi odcinek. Będę starał się nagrywać do momentu, aż mi się skończy miejsce na dysku.
Potem zrobimy sobie krótkie cięcie. A to gdzieś tutaj był ten Jagi. Od pewnego czasu powiem wam, że też planuję z kimś grać na multiplayer, to znaczy... Nie, konsoli nie mam. Miałem mieć konsolę od brata, ale brat ją niestety sprzedał, więc... Czy niestety, stety, no tam dla znajomego, więc... Niech ma się, chłopak pocieszy. No i w tym zasadzie się zakończyła moja kariera na multiplayer, chyba że kiedyś kupię sobie Monster Huntera na PS Vita, to będę mógł wtedy nagrywać Freedom Unite'a. Że wtedy jedna osoba będzie grała na PSP, druga na Vicie. Nie wiem, może z jakimś znajomym nagram, albo z kimś tam. No i na pewno z Lawą będę chciał jeszcze pograć w Monster Huntera, tylko że to wtedy będzie przez X-Linka i raczej się nie da wtedy nic nagrać. No bo jak wiadomo, przez X-Linka się po prostu nie da. Myślałem nad tymi Monster Hunter Tunnel, czy jakoś tak, taki też program drugi był do nagrywania. Do nagrywania, przepraszam, do grania przez internet. Więc zobaczymy, może się uda, może się nie uda. Zobaczę, czy to w ogóle wymaga ad hoca, ale raczej tak. W zasadzie zgranie przez ad hoca to... O, to sobie jeszcze wezmę. Można też wziąć, czemu nie? No i dobra, pograjmy sobie, spójrzmy sobie, jak się walczyło. Bo mówię, już dawno nie pamiętam. Już dawno naprawdę nie pamiętam, jak się w to grało. Ostatnio grałem tylko w Soul Sacrifice na Vicie. Ale wiadomo, to też taki Monster Hunter, tylko troszeczkę szybszy. No i tam się walczy, w zasadzie rzuca się czary. Tam jesteśmy magami. Rzuca się masę różnych czarów, teraz w ogóle w maju wychodzi. Bodajże 13 maja na PlayStation Store wychodzi druga część tej gry. Na pewno sobie ją zakupię, oczywiście jeśli skombinuję sobie kasę, bo na razie u mnie jest mi ciężko. O, jest i mój przeciwnik. Jak się rozgląda, szuka mnie, ja też ciebie szukałem, miło mi. O, tutaj koty założyły pułapki. Mądrale. Nawet uda mi się go... Uuuu, jaki zgryz ma. Ej, no tego to jeszcze mi się nie zdarzyło. Aha, zmieniało się tutaj. O, jaki ładny. Fajny ten mieczek jest, naprawdę. Mieczek, ten switchak. No to wiadomo, się zmienia. Toporek zmienia nam się w mieczyk. Dajesz go, a szkoda. Dobrze wyjdzie. Dobra, przeładujmy. Dobra. No, tak. Chodź tu, chodź tu. Chłopeczka jest. Chodźcie, kotki, chodźcie. Chyba nie trafiłem. A, szybko paraliż. O, zajebiście teraz zeszło. Yeah.
mam za dużo życia nie zostało. Dobra. Mogę może. Mogą być ten słyszany moje. No. Pukanie klawiszy, no to dlatego, że już mam trochę te klawiszy dojechane. Troszeczkę tam bym skąpiła. Aj, nie cold drink, co ja w ogóle robię? Nie no, swoją drogą naprawdę ładny model broni. Widocznie jeszcze nim nie walczyłem. Kurczę, no tyle czasu mam tu bronię sobie jeszcze. Nawet nim nie pograłem. Bo on sobie leży. Ej, to było chamskie. Dobra, czerwona ryj. Kurczę, już mi wszystko skrzypi, krzyżak skrzypi, tu się w ogóle przyciski się wciskują. Ale aperkata przebiła. Ładnie na końcu, ładnie. Ładnie, ładnie. No i dobra. Nie dziwicie, że zbieram takie słabe materiały, w ogóle rankowe. Że co to w ogóle jest, takie rzeczy w ogóle zbierać. Że takie śmieci się nie powinno ruszać, no ale nie, ja nie jestem raczej wybredny. Jak już coś leży, to wolę to zebrać. Po co marnować? Zawsze się kiedyś może przydać. Czy to low rankowe, czy to G rankowe, czy to high rankowe. W G ranku tutaj nie ma, więc co ja mogę o tym wiedzieć? Dobra, proszę bardzo, raz. Teraz sobie załatwimy jakąś inną misyjkę. Co by tu teraz wziąć? A, chyba tutaj Great Froggy. Potem się coś większego weźmie. Albo nie, zrobiłem Jaggi. Teraz się weźmie coś takiego większego. Typu Wolvidon. Mam nawet chyba plan na dzisiejszy odcinek. Czy na dzisiejszy? No, na dzisiejszy specjal. Na dzisiejszy długi specjal. Chociaż low rankowe misje to nie powinny aż tyle wychodzić co high rankowe, bo mówię, tam to się pół godziny bije bossa. Czasami nawet dłużej. No, tu jest właśnie postać znajomego, który... To on tutaj powinien teraz nagrywać, nie ja. Te wszystkie legendy, te wszystkie... Stwory, widzicie, to jest najlepszy chyba set, jaki można zdobyć. Że tak się kolorowo fajnie świeci. Z tego, z ostatniego bossa z tej gry. Dobra, tu się skrzynki. Ciach, ciach. Dobra, zmienimy sobie teraz broń, zmienimy sobie zbroję, żeby nie chodzić ciągle w tym samym. Jak tu chodzę praktycznie przez każdy odcinek z serii w jednej, w tej samej zbroi. O, telefon. Dobra, krótkie cięcie minęło. Znaczy krótkie, no musiałem zrobić krótkie cięcie, bo miałem tutaj telefon. Musiałem odejść od komputera, dobra. Weźmy sobie teraz inną broń. Magical Charm. Wolvidon, no co on jest słaby? Na wodę? Chyba na wodę. Ta.
Znowu się zapominam. Ponieważ że sobie zbieram ten set. Agnektorowy dla Gunnera, więc zróbmy sobie teraz misję z Gunnem. Change equipment. Change equipment. Co tu mamy? Hidden Eye. Lot fast, drift known. Czy ma tutaj na jakiś. Rapid Fire Pierce S level 2. Może być. Czyli teraz musimy wziąć dużo piersów, dwójek. Fajnie, że mam. Combine. Pierce level 2. Chyba ich mogę 60 zabrać, z tego co pamiętam. Tak mi się wydaje. 60, tak, dobrze. Pierce jedynki. Nie wiem, czy on jest na water, czy on na co był. Ewentualnie pelety mogę wziąć. Equipment. Co on tutaj ma? To jest level 1 Pierce S. Normal Rapid Up. Unless level 1 Pierce S to be loaded into a bowgun. Increase attack power of bowgun, normal S and bow rapid shot. O, to normalne S mogę wziąć. Dobra, cięcie jeszcze raz. Dobra, kurczę, człowiek dostaje chwilkę po prostu wolnego czasu i non-stop mu zawracają gitarę. Nie wiem po co nawet. To normalne dwójki mogę rzeć. Piercy trójki. No dobra, to dajmy sobie normalne dwójki w takim razie. Normal S 2. Jest jeden. No i okej, lecimy. Walk and roll. No, fajnie się ta misja nazywa. Mówię, to, robię to, czego nie robiłem jeszcze, żeby sobie troszeczkę tutaj wypełnić tych misji. Czy palety sobie można zgarnąć? Naprawdę mi brakuje tego drugiego analogu z PS Vity. Dobra, gdzie może być Wolvidon? Prawdopodobnie na piątce, szóstce, siódemce. Albo na czwórce, no na czwórce też się czasem pojawia. Ale tutaj go patrzę nie ma. Z tych materiałów to nie będę zbierać, tylko to co właśnie się trafia z tego. Z Wolvidona. Urok,
Tory, urok Tory. Więcej urok Torów. Więcej urok Torów matka nie miała. Dobra, gdzie ta królewna? Patrzę, nie widzę jej nigdzie. Kurna, gdzie on włazi? Czyżby na szóstce był? A jest. No, na pewno chciałbym. Kurczę, zasięgu tu nie ma. Aha. Wycina. Aj, zapomniałem, jakie tu ma ten. Mołniki beznadziejne. No, chciałbyś na pewno. Co on w ziemię tym językiem? Taki zbugowany czy co? Nie wiem, czy nie byłoby jakichś paletów używać czegoś takiego.
centralnie. Nie. Jak to? Czemu mi nic się zabrał? No. To już budzi mnie szczerze, naprawdę. Aj, centralny. Brawurowa ucieczka. Chyba się zmienię na te pelety, albo na normale. Ale to było zajebiste, widzieliście to? O kurde, dobre. Ale to było dobre. Play jebta. Skała ma głowę, ją wyjebała. O kurcze, dobre. Aż się odbił. Nawet leczyć się nie muszę. Gdzieś mi to spieprzyło, bo w ogóle chyba od początku nie zaznaczyłem, tak mi się wydaje. Wiemy, tu jest pieprza. Pieprzasz? Na mojej warcie? Jakoś ślepy jestem z tymi. No dobra. Nieważne. Ale przerwony dęb. Chyba się zdenerwował. Albo tylko mi się wydaje. Thank you.
spierdzielił. I to nie było fajnie. No dobra, dobra, gdzie on tutaj jest? Tu gdzieś chyba ucieknie? Jest. Chyba głodny jest. No właśnie. Ładnie na gębę. Raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. I jeszcze raz. Dwa, trzy, cztery. No aż miło. Chyba się zdenerwował. Nie, wydaje mi się. Dawaj moje reszyn, psie, kocie, fenylu. Dobra. Temu patrzy... Aaa, naboje mi się skończyły. A, czyli peletów nie wziąłem, nie no. A, nie może to spróbować peletów używać. Padaj wreszcie, padaj, padaj. Ha, bramurowy unik. Co to było w ogóle? Teraz się chyba zdenerwował. Zawsze jest taki moment właśnie po... Po tym, jak jest głodny, że się denerwuje. Aj. Nie, teraz skoczy mi na łeb. Bam. Oj. To bolało. Aj, naboje się skończyły. Ciekawe. To mogę mnie więcej wziąć. Jak on nam spieprzył? Którędy? Chyba na piątkę uciekł. O, jest już kolega.
zasadzie to liczymy to, że coś więcej to pewnie zrobisz, jakoś szybciej go zabija, tutaj trochę dłuży. Gdyby te koty się w końcu z roboty wzięły, to byłoby naprawdę fajnie. Następny, kurczę. Niszczy wszystko, co widzi. Jak kurde Great Jackie ze stalowymi szczękami. Kurde Wolwina ze stalową dupą. Prawie to przyszłe stwory będą mieć stalowe. Będą wszystko niszczyć. Nie ma. Kurczę, czemu to przyciskam zasięg? To jest w ogóle beznadziejne. Będę lecieć, no tam 100 metrów, to kurczę po planszy mogło przelecieć, no bez przesad. Z tym razem wezmę jeszcze więcej tych pocisków. Wezmę tyle, ile mogę, o tak, najlepiej. Ale normalnie już mnie denerwuje. No. Zginie, nie zniknij. No co za... On se zniknął. Ach.
na złość. Może ile ma życia? Jak słaba jest ta moja broń. Brawurowy unik. Nie wiem, no on jeszcze żyje, Boże. Jakie to normalne jedynki są beznadziejne. Co jeszcze w lawie, kurde, skacze. Nic mu ta lawa nie robi. Ja bym się kąpał w basenie. No, skacze sobie. W dupie ma kompletnie wszystko. Mogę wziąć jednak jakąś broń taką mele. Czymś co mógłbym porządnie przypierdzielić. I zrobię sobie przerwę, że zrobię tutaj cięcie, bo muszę zrobić parę rzeczy. Przy okazji zobaczę, ile się nagrało, ile jest materiału. Zobaczę, ile mniej więcej jeszcze będę mógł dograć, zanim się skończy mniej więcej miejsce na dysku. Aj, to źle wyliczyłem tę stronę. Nie no, bez jaj. Pierdzielony, to jest mocny, wytrzymały i w ogóle wszystko, co najgorsze. Był rezista na te normalne jedynki. Padaj, cieciu, zdenerwujesz, tu jajca będę nawalał, bo wypadnie. Że tu jest klucz. Po jajcach go nawala. Nie no, akurat te brawurowe uniki czasami naprawdę fajnie wychodzą. O milimetr gdzieś tu się odsunąć i wystarczy. Nie, dalej znowu spierdziela. Nie na mojej zmianie. Dobra, 45 minut materiału, póki co, a jeszcze nie koniec, jeszcze tak ze dwie misje chciałbym zrobić, tak co najmniej z 2-3 jak da radę. Mam jeszcze tutaj trochę czasu do nagrywania, potem go już nic za wiele nie będę wieczorem. Chciałem to właściwie dzisiaj załatwić. No właśnie napisałem tam w którymś komentarzu kiedyś, pod którymś filmem chyba z Rogue Legacy, że nie będzie nic z Monster Huntera, ale...
postanowiłem się właśnie przełamać. Można spróbować, żebyście tutaj nie byli poszkodowani, że kanał o PSP, że kurczę same gry z PC-ta. Że niby miał się kierować, no właśnie, miał się kierować na początku tylko Monster Hunterem. Dlatego w zasadzie zawsze chciałem, znaczy mój kanał, moja osoba. Chciałem właśnie po to być, po to robić te misje, po to nagrywać te odcinki z Monster Huntera i tyle tego nagrywać. Oczywiście w jak najlepszej jakości. Wiadomo, że no nie jest to jakaś jakość, jak widzę w większości polskich youtuberów, chociaż przyznaję, że coraz więcej osób w Polsce zaczyna nagrywać Monster Huntery, co mnie cieszy, no ale wiadomo, jakość niektórych filmów wyraźnie daje dużo do życzenia, więc... No więc osobiście chciałem zawsze, aby mój kanał właśnie był kojarzony z takim polskim Monster Hunterem. Taki może nie jako najlepszy gracz, ale za to jaki gracz, ale za to jako taki gracz, który no, nagrywa tego dużo, którego zawsze możecie znaleźć jakieś materiały z tej gry. Owszem, robiłbym jeszcze jakieś nowinki czy coś takiego, ale chyba sobie odpuszczę, bo nie mam nawet na to czasu. Następną misję planowałem wziąć... Może jeszcze z 3 misje bym zrobił. Mówię, zobaczę ile mam na... Ile miejsca mam na kompie. Jeszcze na te filmy, więc... Widzimy się po przerwie na reklamy. Nie, żartuję, ale cięcie. Dobra, to jedziemy dalej. Materiał mam jeszcze na jakieś... Znaczy materiału, miejsca na dysku mam jeszcze na jakieś 2-3 godziny nagrania. Więc myślę, że spokojnie się wyrobimy. Co myślę, co by tu teraz wziąć? A, no to tam... Czy coś mam na czwórce, czego jeszcze nie robiłem? Volvidon... Great Froggy... A, zrobimy coś teraz lepszego. Powiedzmy... Na 5 gwiazdkach. Może to zrobimy? Oboje są słabi na ogień. I tak chyba będzie dobrze. Wtedy jakichś ognistych słabszych broni nie mam, chyba że dumplingi bym wziął, ale wtedy lałbym te potwory godzinę, więc myślę, że tutaj się ubiorę normalnie. Dobra, co daje Yamato Set? Yamato Set to jest set z Gen Morana. Niestety nie mam jeszcze butów, bo strasznie ciężko jedno czy jeden materiał zdobyć. Pewien materiał. Blunt, double consumption of sharpness. Ej, to nie jest dobre. Sharpness plus 1. Jakbym coś takiego założył. Critical eye. Fast charge. Ej, on dobre ma naprawdę ten opcję. Handicraft. Ciekawe, czy dam radę to zbudować. Coś, co mi zwiększa handicraft. Hearing, attack, expert, status. Fast charge. Kurczę, jest fencing, jest sharp, tu jest handicraft. Aha, Devil Jotaro, no na pewno. Już se... A, tu mogę coś zrobić. Handicraft Jewel.
Equip. Wezmę w hełm. Gdzie jest tutaj hełmik? Nie, hełm nie ma slotów. Nie wiem, rękawice, buty, też nie ma slotów. Ale lipa. Tylko zbroja ma. Handicraft. Teraz powinienem mieć opcję Sharpness Plus. Aha. Czym jeszcze dwa takie zrobić. Niestety nie mam miejsca, chyba że mi jakieś spodnie z miejscem na klejnot wsadził. Bądź jakąś broń. O! Tak czy jak muszę jeszcze jakieś spodnie jeszcze założyć. Spodnie, buty. O, tu mi skoczy Critical Eye. I tu jeszcze powinienem... zrobić coś z tym sharpnessem. Może jakiś talizman? Change talizman, coś do sharpnessa. Fencing, curving, fast charge. Fencing, sharpness. Rally, sleep, hunger, physic, evasion, expert, hunger. Exhaust, evade distance, constitution. Nie, no nie mam. Fast charge. Sharpener. Miałem chyba do post charge'a, co nie? Jest, focus. Teraz co trzeba zrobić z tym sharpnessem, żeby go do góry o 2 podnieść. Sharpness. No bo tak on się szybko będzie zjadać wtedy. Decoration. Gdzieś tutaj pod koniec one były. Razor jest. Ale handicrafta mi wtedy zmniejsza. Tylko draw. No i tego nie zrobię, bo nie mam Agnator Club. Czyli tak się nie wyjdzie nic z tego. Sobie dać z tym spokój i coś innego wrzucić. Może do Critical Eye, do Experta dorzucić. Ile mi to brakuje punktów? 3 punkty. Nie, też 3 punkty. To tak, Expert tutaj, Expert 2. A, no to starczy, mam 3 punkty. Czyli mam fast charge, czyli jakbym miał kod duale, greatsword, bowie hammer, longsword. Nie, żebym tego sharpnessa mógł jeszcze podnieść sobie. Great. Tak, i do broni. Razor ciach. No i dobra, focus Critical Eye 2. Affinity 20. Jakbym coś miał z Affinity większym, żebym mógł Critical Eye większy siekać?
30, 50. 20, Hammer. 60 nawet, Hidden Gemini mają, wow. Dobra, idziemy taką. Ewentualnie wezmę, nie wiem. A talony założę. To ciut szybciej poszło. To mi się nie przyda. Paintballi może się więcej przyda. Bo tu mówię, to dwa stwory będą teraz szły na. Kurczę, właśnie dwa stwory. Nie, bo mi się wyłączy, cholera. Nie no. Kompletnie zapomniałem, że Remodry ma problemy z dwoma stworami, a ja tu się tak nastawiam. The Mine Monsters. No właśnie, bo one dwa są. Jakby to było po kolei, to by nie było problemu. Dobra. Dobra, bierzemy zatem coś na ice i wtedy pojedziemy na Zinogre. Myślę, że z tym nie wyjdzie. Aj no, jest się z tym pierdzielenia. Kurczę, to nie ma tego. A nie, to miało być lodowe. No to kurna, mam tylko to. Chyba, że duale wezmę. Mam ten dual nice. Mam. Ale bez. Bez tego. Bez klejnotu. Ice. Hunting cord nice. Lanca, właśnie! Select talisman, nie, to jest dobrze. Tylko, że teraz fokus nie działa, cholera, to nie. Dziadostwo. Dobra, niech będzie to. Wszystko co na ice to bez kryształu, czy bez slota. To ma slot, no dobra, jak to ma slot, to już to bierzemy. Ajajajajaj. Następnym razem wezmę sobie lancę. Kota sobie coś wypić jeszcze. No i dobra, jedziemy. Jinouga, Zinogre, to jak lubi. Czy mi się bardziej podoba w zasadzie japońska nazwa Jinouga. Ja jakoś tak się przyzwyczaiłem trochę. Dłużej na tej nazwie grałem. I sobie te wszystkie pierdółki.
Chyba ja tu w zasadzie nic nie brałem od siebie. od siebie. Fajna zbrojka swoją kurde, swoją drogą. Mówię, tutaj za dużo ciąć nie będę, tyle co musiałem to wytnę, a co nie musiałem to nie będę ciął. Myślę, że nie ma sensu. Chcieliście dłuższy odcinek, to macie dłuższy odcinek, co wam będę bronił? Trzeba znowu trochę poćwiczyć, bo mówię, ostatnio wyszedłem z wprawy. Aha, nie ma. Gdzie ten Bullfango tu jest? Zginął. To jest kolejny? Nie, też zginął. Aj, na serio z prawy wyszedłem. Masakra. To jakby, to tak jakby Red Master, czyli Lava, nie grał w Pataponu przez miesiąc, a potem nagle nie wiedział, co się robi. Powinien być polskim symbolem Monster Huntera. Przywaliłem niezłą lipę tu teraz. Lepiej wszystko na klatę przyjmować. Co się mam pierdzielić? Z niego wypadło. O. Jest.
Ajku, masakra. Kurczę, czemu się skupia, w ogóle nic nie gada. Ojku, jejku, jejku. Chociaż tak to jest, jak się właśnie robi materiały po... nie po 20 minut, a ciutkę dłużej. Owszem, można nawijać przez pół godziny. Się człowiek nie męczy, ale... na przykład już po godzinie może być problem, więc... wygląda to, jak wygląda. Nie masz mato. Dobra. Coś mu chyba nie... tutaj nie pomoże. O Jezu, musiałem się stamina skończyć w ostatnim ataku. Ach, to moja pazerność. O. Wow, 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 powoli, powoli. Dobra. Kolejny raz. Gdyby mi się udało, by tego... A nie, myślałem, że on się teraz zmęczy. A to było dobre. Myślałem, że mnie trafisz, szczerze, na serio. Dobra, nie wiem, chyba teraz poszedł żreć. Poszedł się nażreć. No tu nie można inaczej powiedzieć, bo to jest w końcu bestia.
Bestia nie je, bestia nie używa sztućców, bestia żre. Pożera, zajada się smakowicie gagłami, bo są gagły czy gałgi. Ja tam gałgi nawet mówię. Chyba gaguła się nazywają te ptaki. Spam, spam, spam trójkątem, spam trójkątem. No nie, co one zrobiły? Ja pierdzielę. Głupie koty, głupie koty. Znaczy nie, bo głupie koty nie wiedzą, że na Dzień Ogie się nie używa paraliżujących pułapek, bo on się tym ładuje. Masakra. Aj no, mogę się więcej bronić. Ale ładna dobitka. Proszę tak chamsko. Ale się usrał, ale się usrał. Dobra, ważne, że koty tutaj są tutaj ze mną. Robimy tak. Już tak zadziała, nie zadziałało. Dobra. Sobie tam trochę poszaleję, ja sobie zjem spokojnie. Dobra, wracamy do gry. A, to chyba koty go sparaliżowały. Paraliż akurat świetnie sadzi nogę. Kurczę, a obroniłem się. A ja pierdzielę. Chamskie. Ma te swoje kombosy. Ma te swoje kombosy, nie powiem. Dobra, nie mam potionu, zostało mi pół życia, a jemu nie wiem ile, ale... będzie taka możliwość, to wolałbym nie ginąć jednak. No wolałbym jednak nie ginąć.
Kurczę, już tak dużo nie zostało. Ale ten jego cel. Aby szybko wykończyć. Zaraz się zdenerwuje i będzie ciężko go zabić. No i dobra. I to by było na tyle. No i okej. Tak mi się ze dwie misje jeszcze zrobić. Chyba będzie tak optymalnie. A, to coś w ogóle wypadło z niego jeszcze. O, plate, ładnie. Plate to i na Hajranku się przydają do niektórych rzeczy. No i do niektórych broni właśnie z Dżinogi. Nie wiem, czy mam wszystkie. Mam na pewno Greatsworda, mam LS-a. LS-a? Czy mam LS-a? Mam Łot, mam SMS-a, mam Lance, mam Hunting Horna. Nie mam Gunlens, to jest na pewno. To jest pewne akurat jak... Jak nie wiem co, ale pewne. Shell, shell. Ciach, 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 ciach. Ciach. Dobra. Co tam jeszcze mi zostało? Bo widziałem, chyba same misje były po dwa stworki. Więc weźmiemy sobie coś innego. Coś na czterech mi zostało jeszcze. Nic ciekawego. Diablo, Tigrex, Durambor. Nie, no same po dwa zostały, kurczę. Zabij tyle barotów, ile ci się uda w ciągu 50 minut. Tak, taki quest zrobić. Zabij co najmniej dwa. Tutaj Epic Hunting Quest, tutaj też. Epic Hunting Quest. Może to bym zrobił? Jakąś broń na wodę, na przykład młotek? Uragana, ten... Najpierw Frogiego Śleja, a potem Uragana, z tego co pamiętam. I chyba tak zrobimy. Bo Mind Monsters jest po kolei. To jest na stówę po kolei. Repel Jin Moron. Repel? A nie kill? Chyba jakieś low-rankowe coś może ciekawego tu jest z eventów. Slay Jin Moron. O, może to bym zrobił. Czasu? 30 minut. Powinno się udać. Niesha Ancient Mystic Fang, Deki from the Haunting, Negima Vampire of Tundra, Jump, Two Arms of Threat, Niesha.
Nie chcę się GG-Nox robić, szczerze. A to pewnie jakieś fajne bronie można dostać, bo to są te DLC takie. Nie ma drugą partię. Spróbujmy to zrobić. Ten Noram był słaby na lód, z tego co pamiętam. No łatwo się go nie lało, chyba że wyekwipuje coś dobrego na niego. Młotem go. Młotem go zjem. Zjem go młotem. Equipment. Bariot, 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 bo on ma Ice Attack. Ice Attack 2 on ma już chyba sam w sobie, wyższego nie można mieć. Marathon Runner, Constitution. Warding Evading. Stamina Recovery Up. To by nam się przydało wsadzić jakiś... jakiś talizman albo coś takiego. Stamina Recovery... jest. Tak po prostu, żeby ujemnego nie było statusu. No i dobra. Tu nie trzeba ten boli, ani żadnych takich pierdół. Czas slay, a nie repel. A te eventowe zazwyczaj są cięższe niż to zwykłe, a tego w zasadzie eventowego jeszcze nie biłem. Weźmy sobie tak... potiony. Raczej nie powinienem zginąć. Te bomby się nie przydadzą. Z tego co pamiętam, można było coś z niego wykopać, więc może być pickaxe. Whetstone. Nie wiem, czy tam będzie na misji, czy nie. W sensie to jest low rankowa, to powinna być. Żadnych tam Demon Dragów. Będę się z tym pierdzielił. Nie wiem, co tu jeszcze nie wziąć na niego. A i rybkę jedną, czemu nie? No dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Chyba nie wiem, czy to jakieś hodrinki, znaczy hodrinki, czy cooldrinki trzeba było używać, to jest w zasadzie pustynia. Więc się zastanawiam. Anti-dragon bomby. To większe. Dobra, bo czas leci.
chyba zaraz będzie uderzał, z tego co pamiętam. Aha, jeszcze stra kamieniami. Aj! Nie w tę stronę, Boże, jakie dawno nie walczyłem z Jinmuranem. Masakra. Kiedy on podejdzie? Aha, teraz będzie bił. Nie bij. Nie bij. Nie bij. Nie bij. Dobra. Dobry, dobry Jinmuran. No, podłaś, podłaś. Aj. No. Zaraz, postaram się może z przodu rozwalić. Ciach, ciach. Super. Jeszcze trochę. Jeszcze kawałek. Poszło. Tutaj są teraz słabi, teraz mnie pewnie zrzuci. Chamsko. Dawaj, dawaj, podnoś się, podnoś się. No ja mam tylko pół godziny w zasadzie, żeby go zlać. Jeszcze powinno mieć pomocy do balisty. Tak, dobra, ja on teraz jest po drugiej stronie pewnie. Jo. Co to będzie? Niemożliwe. A tam wierzę, no jo, zapomniałem. Boże, jakie dawno z nim nie walczyłem. No, zbyt dawno. Teraz chyba można było mu przywalić. Właśnie, tak mu przywaliłem, że on mi przywalił. Powinna być chyba kula, tak. Cannonball armor. Teraz będę mógł anti-dragon bomby użyć. Jedna. No. Druga.
Chciałbyś? Skoro to zniszczyłem, to jeszcze próbuję coś wykopać. Można było jeszcze rogi. Nie, nie można położyć, bo... A lipa. Zaraz, może mu jeszcze ten róg zniszczę. Ciężko. Bo jeden się ukruszył, patrzę, drugi nie. Aj! Dobra, on już tak tutaj odlatywał. Jest jeden grzyb. Tylko czemu tej bomby nie mogą użyć? To jest dziwne. Dawaj kule, kocie, dawaj kule. Trzeba mu walić po łbie, póki jeszcze tu jest. Odejdź mi z tym rogiem. Tak, bo... No właśnie, o to mi chodziło. Kurczę, no nie możemy mu przywalić, bo on jest pieprze. A masz. Dziadu. Dobra, teraz powinien z przodu wyskoczyć. I co on robi? Jeszcze mu nie wystarczy. O jest, dobra. Teraz tylko, żebym dobrze trafił, cholera, bo już nie pamiętam, kto było. Leci! A. Weź jeszcze, aby dostał drogonazorem. To już po nim będzie. Raz. Dwa. Dostał, oberwał, bo udało się w ogóle oberwać. Trafić go, Boże, za późno zareagowałem, ale trochę za późno. Kurczę, z prawy wyszedłem, tak chyba nawet mocno. Powinien znowu być po tej stronie. Trzy. Pieprze.
Co jest? Spieprzył? Tak, hunting on credit for use. No to fajnie by było. Ojej, 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 oj. To lejemy go dalej w takim razie. Kurczę, ale zabiera, pierdzielony. Dobra. I on sobie tutaj będzie teraz szedł do mnie. Czy powinienem mieć jeszcze to, tak. No to rzucę na łeb, a potem go przygłożę. Jaka epicka muzyka, jak z Final Bossem. Ale niestety to nie on, moi drodzy, to nie on. Ale ma gardziel. No, robisz mi tu krok, czy nie? Tą piasek żyre? Nie, wydawałem. No dawaj, rób krok. No. Kroczek. Jeszcze jeden. Jeszcze malutki, jeden taki malutki, dobrze. To duży. Duży, kurna. Ja, trochę za duży. Źle wyliczyłem. Dobra. Co on robi? Pierdzielony. Jakiś ten Jen Moran, z którym walczyłem kiedyś, nie był taki agresywny. Tempo non stop, jakieś kurna triki. O Boże! O Jezu, co to ma być? Co ja w ogóle robię? Co ja w ogóle robię?
No nie, on już jest tutaj? Bez jaj. No bez jaj. Chodź tu, chodź tu. No, podejdź. Podejdź. No, strzelaj w niego. No i dobra. Ginisz, maciarzu. Ja pierdolę, on jeszcze żyje. Ej, to mi się jeszcze nie zdarzyło. Jak ją go zabić? Wiesz, czuję, kiedyś biłem się z tym. Jak biłem się kiedyś z Lao Shanlungiem, pamiętam też w niego śpierdziłem Dragonatorem i jeszcze żył. A to już nie było dużo życia wtedy. Ja nie pamiętam, czy on mi wtedy... Nie, nie zniszczył mi zamku. Ale było jakoś tak, że zostało mi bardzo mało czasu, nie wiem. Bo on, kurczę, mi teraz będzie niszczył ten statek. Epicka muzyka. Kurczę, no. Ile go trzeba bić? Rozumiem, że to jest jakiś tam quest DLC i takie tam. No ale ludzie, na low ranku jeszcze. I on taki mocny. Czy to w 4 osoby robić, czy co? Cholera! Kurczę, a jeszcze mam high-rankowy młot, no bez jaj, ile on ma życia? 10 minut, super. Wiem, że mam 10 minut, ale ile on ma życia? Dobre pytanie. Ballista Binder is ready for use. To by było dobre. Strzelaj! O, zerwał się. Bez jaj, on se ręką przesunie i mi życie zabiera, no. To ma kurna wyjść. Ej. Ja myślałem, że on już padł. On kurde na ziemię pada. No padaj w końcu. Szmaciarzu. Dawaj mi Earth Dragon Gema. Już mógłby mi zafundować.
No. Nie wiem, jakoś kurde zawsze na Dragonatorze się kończyło. A tu pierwszy raz mam takiego wymagającego Gen Morena. Jeszcze ryczy. Nie wiem, mam nadzieję, że im statku nie zniszczy, bo to będzie tylko nieciekawe. Dawaj, już ci niedużo życia zostało. Myślałem, że on tu pada, to kurczę. Balista Binder, no dobra, ale co mi z tego? Masakra, jeszcze wyjdzie, że nie zdążę, tu już całkiem. Ojejku, co za mas... co za gra. Broń mi się stępiła na nim. No i znowu, jeb. Chodzę, że mi koty padły. No dobra, i teraz już statek ma 10 życia, czyli kolejny atak. Zmiecie go. Czas 5 minut. A. No i zabił go, zniszczył. A. Fail. No ale miał życia, nie wiem. Ale miał życia. No nic nie zrobię. No dobra, nic. Zdarzy się. Czy nie będę tu płakać, bo jedna misja się nie udała. Ale widzicie, te eventowe questy ciężkie, naprawdę. Nawet na low ranku, kurde, z high rankowym młotem. Nie dam rady. Nie wiem, co tu jeszcze mogę ubić. A może Tigrexa? Kurczę, bo jest za dużo czasu, nie mam. Za pół godziny się w zasadzie muszę już zbierać. Tylko zróbmy jeszcze jedną misję.
Dobra, coś na szybko. Dawać mi tu moją zbroję. Ewentualnie. Dobra, ostatnia misja i będę kończyć, bo już mówię, dzisiaj nie mam za bardzo czasu na nagrywanie. To w zasadzie już ostatni czas, jaki mam na nagrywanie w tym tygodniu. No w tym i w przyszłym, bo w przyszłym też mnie nie ma, więc... Tak wychodzi. A może sobie wezmę tylko. Dobra. Jeszcze to, nie to. No i dobra. Psycho serum, Y jest tutaj. To tu chodzą Popo i Tigrex i one się nie boją? Zaraz, bo miałem tego podrinka wypić. Blisko. No. Ja.
zmęczył się. Cały Tigrex, chwileczkę. Cięcie. Dobra. Jezu, nienawidzę tych telefonów. Akurat na, patrzę na Hunting Hornie, to on ładnie leci. Jakoś tam powoli leci, ale... No, jak jest zdenerwowany, to się nie ciekawie, to jest normalne w tej grecie. Tam głupi.
Kurczę, rzuca się tutaj. Ojku, jejku, jejku. Tigrex, nudzisz, strasznie nudzisz. Gdzie on leci? Kurczę, tak patrzę, już 2 godziny materiału mnie trochę już zaczyna męczyć. Ale co to? Co to dla mnie? Czy dla mnie? Nie no, dobra, jednak jest to męczące. Może nie tyle co fizycznie, co raczej psychicznie. Przez 2 godziny się skupić na czymś takim, to... Dobra, się będzie wypierdzielać teraz. Będzie nudzić. Ja to był w fangu się pozbyć. W zasadzie najgorsze jest z tego wszystkiego. Mówiłem w którymś odcinku, gorszy od Tigrexa jest nawet był w fangu. Znam się w ogóle, jakie komentarze pod tym filmem będą teraz nagrywając. Chodziło o 2 godziny, o jak tak długo jest możliwe, żeby Iku tak długo nagrywał Monster Huntera przez 2 godziny. Wszyscy narzekali, nigdzie nie było Monster Huntera na kanale, a nagle dwugodzinny, ponad dwugodzinny materiał się pojawia. Niektórzy to chyba nie będą nawet w stanie go naraz zrobić. Chociaż pewnie znajdą się i tacy. A mnie głupi Tigrexie. Poleciał tutaj. A tu dla mnie paintballa. Masz, proszę. Aha, i teraz mu odwaliło, będzie biegał jak tutaj z powrotem jak głupi. O, uspokoił się, dobra, to teraz mi dostanie po japie. Dostanie po japie. O Jezu, jak on mnie tu do... Ja pierdzielę, co to miał być?
A, i znowu mu odwaliło. Boże, Tigrex, po co te nerwy? Po co ten stres? Ugryz mnie, no jaki wredny. Wredny Tigrex, niedobry, B. Niedobry Tigrex. Na tym pograć nie dasz. Dasz mi może pograć chwilę? Też chwilę taką, drobną chwilę. Fajnie w ten, w górę wziął tak. Szalony. Chyba mi... Coś jest nie tak. Nie, nie wiem, jakieś ściny. Mam nadzieję, że nie dlatego, że się miejsce kończy. Miałem miejsce jeszcze na dobre 3 godziny materiału. Nagrywam dopiero półtore. Dlatego mówię, powoli trzeba to będzie kończyć. I brać się za kolejne sprawy, bo mówię, nie mam już dzisiaj za dużo czasu. Co nie zostało mi, nie wiem, 10 minut góra. Że w 5 się w nim rozprawię. No, Jezus, się wyjebał, no co on pokazuje sobą? Chyba trzeba będzie. Aha, no czyli już końcówka, patrzę. Trzeba pułapki specjalnie dla niego. Będzie on ucieknie. Na czwórkę? Czwórkę. Czwórkę, czwóreczkę. No i to z nim kończymy już zabawę. Oczywiście mogę wziąć tranquilizer bomby. Ale tego nie zrobiłem, bo dzisiaj nikogo nie łapię. No i co? I co? Co myślisz, że kim ty jesteś? No. O Boże, jak go w ogóle żebym tu trafił. Jeszcze mnie trącił, piętą tutaj.
spadaj w końcu. Ja tu też już nie mam czasu, muszę swoje sprawy załatwić, a on mi tu jeszcze zawadza. O Boże, jeszcze mnie znokautował. Ej, właśnie, to jest pułapka. Chodź tu. No, chodź tu. Kurde, głupie koty. Głupi tigres, bo lata jak powalony. No dobra, chodźcie, kończmy to. Kończmy to, kończmy to. Może następny, który ma miliard życia. Dobra, padł. Dobra. A, no i dobra, fajnie, miło. Nie wiem, czy dać to jako 46 odcinek, czy jako jakiś specjal. Chyba nie będę tego mieszał do takiej oryginalnej serii. Tylko wrzucę wam to jako taki dodatkowy filmik z Monster Huntera. Ktoś tam będzie nazwany pewnie jako Monster Hunter Portable 3, tylko jakiś tam specjal. Albo nie wiem, luźne granie, coś takiego. Luźne granie pewnie będzie. Co teraz, jakie plany? Czyli tak jak mówiłem, w tym tygodniu już nie będzie żadnego filmu. Tak, wrzuciłem wam w zeszłym tygodniu Rogue Legacy do 8 odcinka. No i tego, tam jeden filmik z PS Vity jeszcze. No i to, co się pojawiło dzisiaj, to jest akurat ostatnia rzecz na ten tydzień, więc będziemy kończyć na tę chwilę. Nie wiem, kiedy następny odcinek się pojawi, ale teraz będzie trochę ciężej, bo mówię, jest maj się zaczął, znowu szkoła, praktycznie teraz co tydzień. Przez to, że miałem teraz święta, nie miałem szkoły chyba ze 2-3 tygodnie. No i teraz będę mieć co tydzień parę zjazdów. Więc będzie trochę lipa. No ale nie wiem, może znajdę coś ten czasu do nagrywania. Dobra, nic. Nie będę dłużej przedłużać, więc... No, będę się z wami żegnał. To będzie tyle na dzisiaj. No i do reszty do końca tygodnia. Tak więc dzięki. Na razie i trzymajcie się do następnych odcinków z Monster Huntera, no i z innych serii. Trzymajcie się, pa.